Państwu, ja podjąłem się trochę karkołomnego zadania, a właściwie organizatorzy mi zadali, żeby w ciągu 15 minut powiedzieć o dwóch ważnych politykach, mianowicie miejskiej i przestrzennej i dodatkowo kontekst europejski, który zawężam do Unii Europejskiej. Jak dotąd to było bardzo proste, mianowicie polityka przestrzenna, kompetencja krajów członkowskich, w związku z tym właściwie nie ma co robić na poziomie europejskim. Polityka miejska zdecydowanie niedowartościowana w porównaniu z polityką regionalną, polityką rozwoju obszarów wiejskich. Dlaczego Unia tu jest ważna? Dlatego, że Unia Europejska produkuje dokumenty, ale produkuje też instrumenty, które służą ich realizacji. I chcę tylko najciekawsze nurty tych zmian wymienić, mianowicie traktat lizboński, gdzie wprowadzono trzeci rodzaj spójności obok społecznej i gospodarczej, także spójność przestrzenną. Agenda amsterdamska, która definiowała aktywności Unii Europejskiej w sferze polityki miejskiej i potem kolejne dokumenty. Kolejne agendy terytorialne, ostatnia do roku 2030, została przyjęta w Lipsku 1 grudnia 2020 roku. I wreszcie coraz szersze adresowanie spraw terytorialnych poprzez program ESPON, o którym wczoraj tak interesująco mówił pan dyrektor Szydarowski, jako coraz lepsze definiowanie podstaw przestrzennych rozwoju Europy. Oczywiście pojawia się pytanie, dlaczego takie przewartościowania nastąpiły, dlaczego ta zmiana została zaordynowana. Mianowicie my mówimy o doktrynie territory matters, czy to, co pan Artur przed chwilą powiedział, czyli że terytorium, jego cechy mają znaczenie dla rozwoju i że dla Europy silne miasta, dobrze zorganizowana przestrzeń, to jest być albo nie być w globalnym świecie. To jest też zmiana percepcji miast. Właściwie prawie do końca XX wieku miasta były widziane, szczególnie większe, tak jak chociażby Łódź, jako problem rozwojowy, jako kłopot. Natomiast w XXI wieku coraz bardziej patrzymy na miasta jako generatora procesów rozwojowych i w związku z tym ta pozytywna strona jest coraz szersza. Oczywiście są znacznie lepsi specjaliści od tego na tej sali, którzy godzinami interesująco mogliby opowiadać o wymiarze środowiskowym, sprawach ekologicznych. No i wiodące znaczenie Europejskiego Zielonego Ładu, który wymaga aktywnej polityki miejskiej i przestrzennej. Wreszcie wczoraj też to się pojawiło u jednego ze speakerów, mianowicie odżycie nurtu sprawiedliwości przestrzennej, czyli spatial justice, który nie tylko w warstwie akademickiej jest adresowany, ale z punktu widzenia przejścia do różnorodnych polityk. W związku z tym terminy takie jak policentryczność, subsydiarność, odporność pojawiały się i są istotne w naszym dialogu. Nie mam wystarczająco czasu, żeby Państwu opowiadać o różnych rekomendacjach, które pojawiają się odnoszone do polityki miejskiej i przestrzennej państw członkowskich Unii Europejskiej, takich jak Polska i do całej Unii Europejskiej. Ale ich wylistowanie, myślę, że Państwu da ten flavor, to poczucie, o co może chodzić przy wyznaczaniu trajektorii rozwojowych i Polski, i naszych miast, naszych regionów i także całej Europy. Poprawa dostępności do usług publicznych, co ma oczywiście bardzo istotny wymiar przestrzenny. Powstrzymanie tendencji do poszerzania powierzchni pozarolniczych. To najważniejszym przejawem jest, czy najważniejszym elementem jest powstrzymanie patologicznej suburbanizacji. Polska jest dobrym przykładem na to. Ochrona przyrody, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu kulturowego. Wczoraj pan profesor Jacek Purchla bardzo pięknie i profesjonalnie na ten temat mówił, jakie to ma znaczenie. Przeciwdziałanie fragmentacji środowiska,
No, jest na sali pan dr Kassenberg, który mówił, pisał o tym jeszcze w czasach, kiedy mało kto z nas przywiązywał do tego jakąś wagę, a już mówienie o politykach publicznych. Rozwój zielonej infrastruktury. Infrastruktura no, nie wiązała się dla nas bardzo długo ze środowiskiem. Dodanie wymiaru obszarów funkcjonalnych. My mamy zwyczaj adresowania problemów rozwojowych w układach administracyjnych, bo one są naturalne, jest partner do rozmowy. No ale to, gdzie się rozwój dzieje, to są obszary funkcjonalne i rozpatrywanie chociażby miasta Łodzi bez otoczenia jest dużym brakiem rozwojowym. Strategia dla klimatu. Też dzisiaj, w dzisiejszej sesji było to adresowane. Wykorzystanie wieloszczeblowego zarządzania publicznego, czyli ten poziom europejski, krajowy, regionalny i lokalny. Sanacja w zakresie ładu przestrzennego. Obecny tu pan profesor Markowski i inni koledzy ładnie to nazwali bezładem przestrzennym w Polsce, czy nieładem, ale oczywiście to jest druga strona. A dotąd ten ład przestrzenny no, stawał się jakoś tak zupełnie na zasadzie bez ingerencji lub nie było go. Wykorzystanie przewag policentryczności. To wiele analiz, dokumentów wskazuje, że to, że Polska tak dobrze przeszła różne wyzwania transformacyjne, między innymi wynikało z policentryczności naszych struktur, sieci osadniczej naszych miast. Oczywiście pozycjonowanie w przestrzeni europejskiej i to jest jeszcze jeden z tematów ESPON-u, mianowicie pozycjonowanie Łodzi, Warszawy, innych miast, regionów. Jak mamy się znaleźć w tej przestrzeni, gdzie praktycznie na Polsce w tej chwili kończy się zewnętrzna granica Unii Europejskiej ze wszystkimi tego konsekwencjami. I chociażby poprzedni przedmówca animowanie poruszył to interesująco, mianowicie animowanie lokalnej polityki przestrzennej, która jest ważnym wymiarem. Na koniec chcę Państwu zwrócić uwagę na nową sytuację, jak Unia Europejska programuje swoje polityki w horyzoncie wieloletnim. No, teoretycznie od 1 stycznia tego roku weszliśmy w nowy okres programowania, chociaż ten proces z różnych powodów jest opóźniony. I pojawia się taki dokument, o którym jest bardzo wiele i dużo hałasu politycznego, mianowicie Krajowy Plan Odbudowy. I ten Krajowy Plan Odbudowy przewiduje szereg działań, które są nakierowane na politykę miejską, na politykę przestrzenną. Czy to wyjdzie, nie wiem. Jak nie wyjdzie, to będzie oczywiście strata dla nas wszystkich, którzy się w tej dziedzinie przywiązujemy do tego dużą wagę i dostarczamy wiedzy, know-how. Mianowicie przykładowo, wsparcie procesu przygotowania terenów inwestycyjnych. Jest oczywiste też, że to powinny być przede wszystkim brownfields, przetwarzane odpowiednio, a nie greenfields, co jest oczywiście znacznie łatwiejsze i to, co pan profesor Klasik mówił, to jest ilustracja, że ten wymiar wymaga uwzględnienia. Wsparcie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez wsparcie prac legislacyjnych. I tu znowu, jak patrzymy na samorządy i patrzymy na rząd, to są różne interesy i rząd chciałby móc te wielkie inwestycje strukturalne realizować, można powiedzieć, z pominięciem samorządów, czy zmuszaniem samorządów do pewnych działań, a z kolei no, też samorządy mają swoje interesy, różną wartość przestrzeni i są oczywiście inni aktorzy, którzy są deweloperzy, różne układy społeczne, które są istotne i które trzeba brać pod uwagę w tym, jak ten system przebudowujemy. Wsparcie miast i gmin w przygotowaniu dokumentów planistycznych. No aż drżę z niepokoju, co będzie oznaczało przygotowanie tysiąca planów zagospodarowania przestrzennego, które mogą się okazać łatwo jedynie makulaturą, a nie elementem wiązania wymiaru społecznego, gospodarczego, środowiskowego,
i przestrzennego i innych wymiarów, które kulturowego, które są istotne. Oczywiście COVID nam zdewastował różne rzeczy i podjęcie aktywności na terenach dotkniętych szczególnie pandemią COVID jest kolejnym elementem, który jest, można powiedzieć, adresowany w ramach tego nowego nurtu interwencji ze strony Unii Europejskiej i dla Polski bardzo istotny. Ta odporność, o której mówił pan profesor Drobniak, jest tutaj doskonałą ilustracją. I na koniec zostawiam sobie wsparcie europeizacji polityki przestrzennej w Polsce, czyli ład przestrzenny, zielenienie najważniejszych polityk. Dziękuję panie Arturze i melduję wykonanie zadania. Dziękuję bardzo. Panie profesorze.